pierwszy raz u was. Wielkie brawa od was dla nas i dla was. O tak, wielkie brawa. Jeden, dwie. Wszystkie fajne samochody. Kapcia, mówię, dobrze, zaraz będziemy mówić powoli najpierw. Powiemy, kto jest uczestnikami, kto jest uczestnikiem parady naszej Rady Miasta Żyradów. Za nami pierwsze przejście są władze, no wiadomo jak to władze. Bo za władzami i inscenizatorzy, moi kochani, tu widzę pani robi zdjęcia, druga robi zdjęcia, czyli jest wesoło w takim razie. To jest bardzo wydarzenie. Pani bardzo, jak się poczuje? Ale pan Marek też jest tak, tutaj trochę rączka. I prowadzi, prowadzi, a ja wiadomo.
Tak jak była dzisiejsza kolejność, władze,
dzieci ze szkół podstawowych, tam jest muzyka na tego duszymy werble, czy jest jazda bez trzymanki, bez trzymanki, ale również taki, co tam Marek wspomniał, jest coś na miłości. Koni, kozacka armia, konna. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Dostałem!
Gmina Zamość dzisiaj pięknie reprezentowana w Żyrardowie. No miłe panie, jak wy cudownie wyglądacie. Panie, zgadły serce pana prezydenta. Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Dzień dobry. A teraz uszy na baczność. Posłuchajcie, jak witają się z nami nasi przyjaciele. Fantastycznie, cudownie. I Ombeliko i komparsa będą dzisiaj bębnić nam tutaj pod sceną, mam nadzieję, przez cały weekend. Zabębią Mroza, Maryla Radowicz i wszystkich innych fantastycznych gości. Ombeliko, dziękuję fantastycznie, że z nami jesteście. A tymczasem, panie i panowie, dla wielu młodych ludzi obecnych tutaj pod sceną, to są auta, których mają prawo nie pamiętać, ale właśnie kiedyś takimi małymi Fiatami 126P, bo o takim Fordzie to każdy marzył, nie było to oczywiste. Oto fantastyczny Polonez, którego premiera, jeżeli dobrze pamiętam, miała dokładnie 25 lat temu. Polonez Karol miał swoją premierę w Polsce, ale jak widać służy i niechaj służy jak najdłużej. No ale panie, teraz panowie, zwróćcie uwagę na ten piękny czerwony autobus, który przyjechał, można by powiedzieć, prosto z Londynu, ale tutaj witam bardzo gorąco fantastycznych gości. To są nasi przyjaciele ze szkoły Krzysztofa Kolumba. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej imienia Krzysztofa Kolumba, bo jeżeli tak wygląda wasz autobus szkolny, to jak fantastycznie musi wyglądać nauka w waszej szkole przy Letniskowej 1. Szkoła kolumba.edu.pl. Więcej informacji o tym, jak wygląda praca. Co tak cicho? Piękna kadra pedagogiczna, fantastyczne osoby i cudowni nasi przyjaciele. Panie i panowie, no, kiedy już pokończymy te wszystkie szkoły, te wszystkie przedszkola, to później jako dorośli ludzie możemy na przykład przesiąść się na motocykle i po tej paradzie samochodów zabytkowych cieszyć oko pięknymi okolicznościami przyrody ziemi żyrardowskiej. Tak jak to bezpieczeństwo, proszę o nieprzekraczanie tych żółtych barierek. Państwa bezpieczeństwo jest zaraz najprawdopodobniejsze.